Byłem zwykłym ludkiem, grającym sobie w Minecraft. Na Wojanowicach, w życiu ciągłych prankach. Byli też li, którzy chcieli ciebie ciągle zabrać. Dzięki Bogu Lucy znowu się znalazła. Wiecie, co się dzieje, słuchajcie, w tym momencie wychodzimy, znaczy wracamy, słuchajcie, do Boga. Ogólnie ogarnąłem miejsce, w którą stronę mamy iść. No i jest ze mną gdzieś Smile, tylko gdzie on jest? O, tutaj jest, siemka stary. Mam nadzieję, że nie możesz się doczekać w końcu, jak zobaczysz mojego Boga, czy naszego, w sumie nie wiem, no, tutaj w niebie. Bo... bardzo ciekawy. Dobra, ej, słuchajcie, moi drodzy, zostawiajcie pod tym odcinkiem 15 tysięcy łapek w górę. Wiem, że jest to do zrobienia, ponieważ czeka tam na was moja owieczka Lucy, w sumie nasza. Więc moi drodzy, ona tylko czeka na to, żebyście wbili pod tym odcinkiem 15 tysięcy łapek w górę. Mam nadzieję, że wtedy będzie już mogła z nami rozmawiać, słuchajcie, będzie już grała. Że przerwę, no. Dla mnie poproszę 17 tysięcy. 17, słuchajcie, no to Smile chce 17, to słuchajcie, zobaczymy, czy damy radę zrobić. Smile, słuchaj, bo w ogóle będziemy szli w tamtą stronę, o w tamtą, ale muszę ci dzisiaj pokazać, co tutaj jest koło Boga, zobacz. Widzisz te knypki? Weź, podejdź do niego, podejdź do niego, zobaczymy, co się stanie. Dawaj, stary. Mam go uderzyć, czy coś? I co, stary, jak ci się podobają, jak ci się podobają? No dobrze, nic mi nie robią. Nic ci nie robią? A weź go uderz. Czekaj, jak ja odejdę. Uderzyłem go. I co? Ty, one się na mnie sfokusowały. W ogóle to są żelki, które... O nie! Coś mam! O! Coś się pojawiło. One wskoczyły na ciebie, patrz. Teraz wyskoczą z niego zaraz, pa. O, jeszcze jeden, kolejny. No idź, chodź, idziemy. Smile. Co jest? No chodź. O kurde, ja dostałem! No nie. Okej. Lol. No to są żelki, patrz na mnie, on zaraz zeskoczy ze mnie, zobacz, patrz. No, no szybciej, dawaj, no gościu, wyłaź. Wyłaź ze mnie! Zobacz, Smile, patrz, pa. Wow! Widziałeś to? Co to jest? Nie... To są święte żelki, nie? W ogóle cyrk z nimi. Ale czekaj, bo ja mam... A, bo nie mam jedzonka, muszę zjeść. No musisz zjeść, dobra. W ogóle tutaj jest piasek, po którym się mega szybko biega, zobacz. On chyba jest, jeszcze nawet szybciej się po nim biega niż w tamtym u ciebie, co byliśmy. A w tamtym to był bardzo ślizgi, w sensie, że nawet jak szedłem powolutku, to i tak mi ściągał dalej, nie? Porywał. Dobra, stary, mamy chmurki, zobacz na to. Tu są chmurki, które w sumie są takie same tam jak wcześniej było. Tutaj jest chmurka, która jest do skakania, proszę bardzo, możesz sobie zobaczyć. One... Ej, ale to mam wrażenie, jakby wybijało troszeczkę mniej. No, jakoś mniej chyba, ale chyba można z tego coś skraftować? Czekaj. Nie, tego, z tego nie, a z greena. Okej, okay. A zobacz, co robi green, weź zobacz, czekaj. Uwaga. Ja, co jest? Co się stało? Czemu tak poleciałeś, stary? Jak piłkę, chłopie, no wow, jestem głodny, jestem głodny, muszę coś zjeść. Ej, na to trzeba uważać dosłownie, to wybija na boki. Wow, poczekaj, bo coś mnie goni, jakiś ptasior. Wynocha. Ty, co one tu mają? Nic nie mają, jajka akurat nie mają, bo te ptaki mają jajka, nie? Dobra, ja wbijaj na to, pa. Okej, okay, co to jest? Wbijaj, zobaczymy jak cię wywali. W tą stronę? A w tą stronę? Ej, dlaczego nie w prawo? Cały czas. Wow. A w lewo, no. Nie. Czy tutaj są? No, tutaj są mega dziwne. Dawaj, idziemy, bo to jest, czym bliżej Boga, tym bardziej takie jakieś dziwne, fikuśne rzeczy są. Dobra, my się cały czas zbliżamy, słuchajcie. Się coraz bliżej będziemy zaraz tutaj. Okej. Okay. Jak to skraftować? Radę coś z tego zrobić. Czekaj. Z chmurki? A mogę, nie uderzy? Mogę tutaj? To coś tak, tutaj. Tak, to akurat można rozwalać, no. O! Jedyna rzecz, która nic mi nie robi. Wow. No to jest jakieś takie w miarę pożyteczne, no. Dobra, idziemy, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pójdziemy oczywiście do Boga, bo to jest kawałeczek. Dawaj, stary, musimy iść. Tutaj w ogóle są gniazda, coraz więcej ptaków, nie wiem, czy zauważyłeś. Ale one ciągle tutaj są i one w ogóle pilnują małe w jajkach, więc no, taka akcja. Nawet motyle! Są motyle? Pokaż, są no, motylki, no. Tak, no. To jest w ogóle świnia taka ogromna, nie wiem, stary, czy widzisz. Czym bliżej Boga, tym bardziej te rzeczy są takie fikuśne, nie? Zobacz, pa. Widzę, widzę właśnie. Wow, zobacz, jaki guziec. Dawaj go. Wow, coś dropnął. Mam władzę nad różnymi rzeczami i stworkami. Tam okay. Coś nawet lepiej, nad smokami nawet panuje? Patrz, tu wioska jest. Okay. Stary, tu jest wioska nawet, tylko że one są puste z tego, co zauważyłem w tym niebie, nie? One tutaj są w ogóle puste.
Niby coś tutaj jest, ale nie wiem jak tam wejść. O, tutaj są drzwiczki. Okej. No i zobacz, wszystko puste, nie? Nic nie ma, kompletnie. No dobra. Możemy dalej kontynuować naszą przygodę. Dawaj, pójdziemy. No nie, no znowu żelek. Żelek, wynoś się ze mnie. Wynoś się, gościu. Nie ma ciebie. Okej. Czekaj, w którą stronę, czy my dobrze idziemy? Tak, chyba w tamtą, stary. Chyba w tamtą. Uwaga. Wow, ja też nie mogę się zatrzymać. Patrz, skoczył za nami ten typo. Zobacz, tutaj jest. Nawet on? Dobra, lecimy. Patrzcie, w tamtym kierunku, bo tam oczywiście jest siedziba Boga, bo ja pamiętam, że w tamtą stronę mam iść. Tak bardziej w stronę słońca, zaraz będzie ciemno, ale to Boga będziemy mogli poprosić, żeby oczywiście zrobił dzień, bo on potrafi takie rzeczy robić, stary, nawet. I co, stary, jak ci się podoba to niebo? Co? Powiedz. To są mega dziwne rzeczy, bo słuchaj, przyszliśmy z jednego końca do jakby drugiego i tu jest coraz więcej tych rzeczy. Nie widziałem takiego czegoś. Nie wiem co powiedzieć, troszeczkę ja się cykam. Dawaj, wskakuj na to, patrz jak śmieszne jest. Zobacz. Dobra. Pyk. Ale pyk. Im się dalej wow. Idzie ciebie, im dalej, tym więcej rzeczy. No, nie wiem, czym ty mnie prowadzisz, no. Dawaj, bo to już jest naprawdę, naprawdę blisko, czekaj. Co się dzieje w nocy? W nocy, no, pojawiają się potworki, ale to spokojnie, są do zrobienia, więc nie jest aż tak źle. Dobra, stary, zaraz zobaczysz tą miejscówkę, bo widzowie jak ją zobaczyli, to stary, co się działo? Po prostu byli mega zachwyceni. O, już zaczyna widać. Okej. No, coś widzę. Dobra, i uwaga, to jest jakiś teleport czy coś takiego. Dawaj, lecimy. Pyk. Okej. Wow, jak to wielkie. No. Okej. Ja nie mogę, stary, jeszcze nie mogę doczekać. Dobra, tylko tutaj jest lipa trochę, czekaj. Ciekawe co się stanie jak wejdziemy na to. O, czekaj, w którą stronę mnie uderzy. Jak wezmę postawię to tak, to w którą stronę mnie wywali. Zobaczmy. O, słuchajcie, dobra, czekaj, ja zrobimy mały trik, stary. Patrz. Tak. Patrz, to będzie coś takiego. I patrz. Będę pierwszy, tykam. I czekaj. I teraz w tą stronę. Okej. Leci za pewno. Wow! Uważaj! Szybko. Nie wiem, czy dolecę. Wow! Patrz, doleciałem! O kurde, stary! Ej, dobra. Dawaj, teraz ty się buduj. Ja mam po prostu podskoczyć, tak? Do góry tak, i tyle. Podskocz tak? I w to, no. Dawaj. Dobra. Tylko w to fioletowe musisz z podskokiem wskoczyć. Dawaj, stary, dasz radę. Co to cię tam atakuje? Smile, dawaj, szybciej. Dawaj, musisz w to wskoczyć. Wow! Jak wyskoczył, kozacko. Nieźle. Dobra, słuchaj, masz tutaj trochę chmurek. Bierz, by one spadną. Dobra? I budujemy się do góry, bo stary, już jesteśmy przy tej miejscówce. A nie, tutaj jest ten wejście, ja zapomniałem. Chodź. To nam wystarczy to. I zobacz. Bierzemy, robimy coś takiego. Pyk. Dobra. Pyk. Pyk. Okej. Pyk. Dobra. I teraz tutaj. Tutaj. I jesteśmy przy końcu, stary, przy końcu! Wow, dobra. Tu już niebezpiecznie, bo tu nie ma barierek, za co on się złapać? Dawaj. Nie, tu coś wyrosło, zobacz, jakiś kwiat, tego wcześniej tu nie było. Znowu ten ziomek. Okej, rozwaliłem go przynajmniej. Okej, wywalam to i to wywalamy. I lecimy, bo stary, tutaj jest miejsce, w którym mieszka Bóg. Stary, tu mieszka Bóg, rozumiesz? Wow. Zobacz na to. Ej, tu jest niesamowicie, ja tu chcę zamieszkać. No, stary, to jest genialna miejscówka, ale mogę cię ją oprowadzić, zobacz. Tutaj, stary, tak. Mamy tak jakby taką lożę dla osób, które dopiero do tutaj dołączyły. Tutaj możesz się nawet ugościć i zjeść ciasto, stary, proszę bardzo. No, patrz, okej. No nie, tu nie dasz rady usiąść, ale możesz sobie, o. Możesz coś takiego sobie zjeść. Ale genialny ten tort. A zabrakło mi słów. Kto to robił? Zobaczmy, to jest. No Bóg gotował. Dobra, aha, tutaj wow. Stary, to jest jedyne miejsce w tym wszechświecie, czy w tym niebie, gdzie jest pszenica i możesz zrobić chleb, rozumiesz? To jest jedyne miejsce, gdzie masz pożywienie takie. Rozumiem, okej. Okay. Tego nawet nie było na ziemi. Uważaj, typo. Uważaj. Gdzie? Tutaj. Co on tu robi? Okej, okay. Leży. Na kilka gościona. Jezu, jaki dźwięk, słyszałeś to? Nie, właśnie. Jaki dźwięk, kurczę. Dobra. Czy ty masz zamiar, że go pokonać na kito?
Co? To jest mieczyk. Mieczyk. On jest. Ten mieczyk jest spoko, ale on jest tak jakby. Już ci mówię, on ma 8 obrażeń. Chyba lepszy, no. 8 obrażenia. Dobra, stary, patrz. Dynie. Mamy tutaj dynie, siano, arbuzy. Możesz wszystko sobie brać, co chcesz, bo to i tak się tutaj chyba spawnuje na nowo. Tu jakieś skrzynki, w których tam chyba nic nie ma. Jak ci się podoba w ogóle? Zobacz, jak to pięknie wygląda. Tutaj słuchaj, mamy jakieś... Ta myśl, ja tu chcę zamieszkać. Normalnie jest pięknie. Okej. Okay. I Bóg... Bóg ostatnio mi jak teleportował do was, żeby tak? Powiedzieć wam, gdzie jesteś, gdzie wy jesteście, akurat nowi członkowie nieba. No to stary, tam, w tamtym miejscu, nie wiem, czy widzisz tam taki półokrąg, o, w tamtym miejscu, tam jest taki kryształ. I ten kryształ... Ten kryształ mnie teleportował, stary, do was. Rozumiesz to? No. Ej, to a tutaj spotkamy w ogóle Boga? W sensie on tu jest gdzieś teraz? Tak, powinniśmy go spotkać, ale chodź, oprowadzę cię, bo w sumie tamta strona to jest taka sama jak ta. Patrz, tu chowaj się. Patrz, Bóg sobie tańczy, zobacz, muzyki słucha. Widzisz? Widzę. Ryby łowi i tańczy. O kurde. Co jest? Ej! Co? Chowaj się, to, żeby... Łowi ryby? No, czekaj, zobaczymy, co, czy on jeszcze będzie coś tańczył, czy co? Chyba. Wow, zobacz! Jak on to robi? Tancerzem! Patrz, coś sypie tam do tej wody. O kurde, dobra. Wiesz co, w takim razie musimy chyba do niego podejść, ale później. Dobra, jeszcze ci chciałbym jedną miejscówkę pokazać, tylko szybko, żeby nie zauważył. Wbijamy tam na górę. I dawaj, fastem, biegniemy. Dobra. Okej. Nie zauważył nas, w ogóle się nie zauważył. Dobra, tak. Co on dalej robi? No. Czy on dalej tańczy, czy co on robi? Pa, dalej tańczy, okej, okay. Niech mu będzie. On się cieszy, bo jest na rybkach i tam rybki łowi sobie. Ja też tak chcę. No, on mówi, że szczupaki lubi tutaj łowić, ale okej, okay. Niech mu będzie. I zobacz, to jest święte miejsce, w którym gdzieś tam on mówił, że tutaj stworzył całego Minecrafta i świat, nie? Rozumiesz to? A może on tam też śpi, czy nie? No może, znaczy on chyba w ogóle nie śpi, więc on jest mega odporny na sen, nie musi spać, nie? Jest w ogóle wytrzymały i w ogóle może robić co chce w sumie. O, tak u niego to wygląda. I tutaj gdzieś jest, powinna być moja owieczka Lucy. Ło, uważaj stary, uważaj, bo tu jest naprawdę wysoko. Więc wygląda to w taki sposób. A jeśli wy chcielibyście, żeby Smyslow dowiedział się, co tam u Boga, co, żeby go poznał, to oczywiście zostawiajcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Zapraszam również do Smyslowa, wbijajcie, bo również są tam odcinki ze mną, więc bardzo gorąco zachęcam. No i co, to by było na tyle. Dzięki, do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Widzimy się w kolejnych filmach. Pa, pa.